No udało się, z przygodami co prawda, bo chyba Power Stage'a niestety nie wygraliśmy, spotkaliśmy problemy w postaci kapcia w połowie odcinka, w sumie nawet na początku to było. Wynik naprawdę bardzo dobry, bo puchar żeśmy wygrali, trzecie w generalce, więc no nie chciałem zapeszać, mówiąc, że będę atakował i tak dalej, bo wiedziałem, że przesycha, a te mocniejsze samochody naprawdę mają dużą przewagę na suchym asfalcie. Ale jak widać, z przygodami chyba nie tylko ja miałem styczność, wiele załóg, łącznie na Power Stage'u, tam Przemek Żarbok chyba nie dojechał, więc no zgadza się i mi się wydaje, że tempo, żeśmy starali się utrzymać cały czas takie samo, żeby nic nie kombinować. Tak naprawdę, jeśli to trzecie miejsce by się udało osiągnąć, no to będziemy się cieszyć, co chyba faktycznie się udało zrobić. A najbardziej nas interesował puchar Peugeota i Citroena, gdzie mieliśmy sporą przewagę i chcieliśmy to utrzymać. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Rajd super, odcinki super, pogoda stabilna, jakichś tam wielkich problemów nie robiła, aczkolwiek wyzwaniem było właśnie te mokre nawierzchnie rano, ale nas to bardzo cieszy. Lubimy jeździć po deszczu.